Panie Starostowie, Panie Prezydencie, Panie Dyrektorze, Państwo Dyrektorzy, Szanowni Państwo, ale przede wszystkim Wy, bohaterowie dnia dzisiejszego, czyli laureaci, stypendyści tej prestiżowej nagrody, jaką jest właśnie stypendium Prezesa Rady Ministrów. Krótko historia. Spotykamy się, właściwie nie ja, ale moi poprzednicy i tacy właśnie młodzi ludzie jak Wy, już po raz 22. Czyli słuchajcie, jest to naprawdę kawał czasu. W tym roku jest to szczególna data, ponieważ jest to szczególny rok. Jak wiecie, jest to rok odzyskania przez Polskę niepodległości, stulecie. Wobec tego wydaje mi się, że ta data zapadnie Wam głęboko w pamięć i mam nadzieję, że właśnie tak będzie. Moi drodzy, na terenie Mazowsza takich stypendiów zostało przyznanych 512. Jesteście w tej grupie wyróżnionych, albowiem z terenu Ostrołęckiego jest ich 43. To duża grupa młodych, wspaniałych, zdolnych ludzi, którzy tak naprawdę mają olbrzymi talent. Zawsze powtarzam, że talent jeden, dwa lub trzy każdy z nas na pewno posiada. Natomiast gdy z nim nic nie zrobimy, tak naprawdę go zmarnujemy. Wy udowadniacie, że macie talent, potraficie pracować, pracujecie ciężko, wytrwale, ale z jak ogromnym sukcesem. Gratuluję Wam bardzo serdecznie. Życzę oczywiście wiele radości, ale też spełnienia marzeń. Drodzy moi, dzień dzisiejszy to sukces ogromny Wasz, ale też sukces wszystkich osób Wam towarzyszących w dniu dzisiejszym. Przede wszystkim to rodzice. To są pierwsi wychowawcy, pierwsi opiekunowie, pierwsi przewodnicy Waszej ścieżki życiowej. To oni wskazują drogę, to oni tak naprawdę siedząc, stojąc albo gdzieś tam daleko za Wami, tak naprawdę ciągle pokazują, ciągle delikatnie sugerują, co jeszcze i jak jeszcze możecie zrobić. Ale to też osoby, które Wam pozwalają się rozwijać, które pokazują to, co możecie zrobić w życiu najlepiej, które wspierają, które wyznaczają Wam kierunki. No i oczywiście z drugiej strony są wspaniali ludzie, czyli nauczyciele Wasi, czyli Wasi wychowawcy. Te osoby, które spotkaliście na swojej drodze edukacyjnej, które tak naprawdę są przewodnikami, ale też nie ukrywam, że są to osoby, i mam nadzieję, że tak właśnie jest, które delikatnie Wami kierują, które delikatnie pokazują ścieżki, które pozwalają Wam dokonywać wyborów. Bo na tym polega życie. Pokazując, że Wy macie wybór. To, co możecie zdobyć, jest Wasze, ale spełniajcie przy tym swoje marzenia. Moi drodzy, Stefan Żeromski powiedział, że nauka jest jak bezkresne morze. Im więcej pijesz, tym bardziej jesteś spragniony. Ja mam nadzieję, że Wy jesteście właśnie tak bardzo spragnieni tej wiedzy, tych umiejętności, a my, już dorośli, to następne pokolenie, będziemy czerpać z Waszych wytworów. Moi drodzy, wielokrotnie przemawiając, nieraz osoby mówią o tym, że jesteśmy pokoleniem, które tak naprawdę przekazuje Wam pałeczkę. Ale pamiętajcie, że przyjdzie czas, kiedy to właśnie Wy będziecie przekazywać pałeczkę kolejnym pokoleniom. Pamiętajcie, że to jest Wasz czas po to, aby tak naprawdę zdobyć wiedzę, umiejętności, rozwinąć talent, ale przy tym pamiętajcie, że następne pokolenie tuż za Wami rośnie, więc trzeba będzie ten talent po prostu przekazać. Spośród Was wielu na pewno będzie wspaniałych Polaków, może naukowców, może sportowców, może polityków, a może nauczycieli. Chciałabym, abyście w każdym z zawodów realizowali właśnie siebie, abyście realizowali pasję, abyście tak naprawdę byli dumą, dumą swoich rodziców, dumą swoich nauczycieli. Ale też nie ukrywam, jesteście dzisiaj moją dumą. Pamiętajcie, że jesteście najlepszymi z najlepszych. Jesteście, jak powiedziałam, bohaterami dnia dzisiejszego.
swoich szkołach osiągnęliście największy sukces. Życzę Wam, aby tych sukcesów pomnażało się w Waszym przyszłym życiu, abyście tak naprawdę starali się być dobrymi, wartościowymi, wspaniałymi Polakami. Ojczyzna jest z Was już dzisiaj dumna. Gratuluję Wam wszystkim bardzo serdecznie.